Nic ci nie jest, mała mumio? Chcesz, żeby cię przytulić? Ojej, ale uroczy miś! Jak się nazywa? O raju, co to za słodziaki? Mipy? Urocze! Brand, czy twój ogień też leczy? A może to tylko ozdoba? Wolniej, Gwen! Moja Omele mówi, żeby nie ganiać z nożycami! Ło, czy pewnego dnia będę tak duży jak ty, Cassante? Nie mogę się doczekać! Ile tu psów! Który z nich najbardziej lubi przytulaski na Firi? Niko! Koom Sehena! Tak to się mówi? Nidali! Będę mógł niedługo znów pobawić się z Pakiti? Proszę! Mały świetliku, nasze Pakiti cię ufają, ale one są naiwne. Też masz dużego kolegę, Nunu? Ciekawe, czy uda mi się nauczyć mojego chodzić. O raju, Kiana! Jesteś taka niziutka! Ej, kotku ze sztyletami! Jestem już znacznie lepszym myśliwym. Chcesz zobaczyć? Kicia! Taka słodka, trzeba pogłaskać! Kiana! Może będziemy zawsze trzymać się razem, gdy już zostanę Yuntal? Moja Omele miała rację w kwestii nożyczek. Na Firi! Kto jest dobrym szczeniaczkiem? Ty! Zawsze będziemy przyjaciółmi. Prawda, Niko? Nie musisz mi odpuszczać Nidali. Poradzę sobie. Wybacz, Kiana. Proszę, błagam, nie gniewaj się na mnie. Mówiłem, że jestem coraz lepszy, kocurze ze sztyletem. Gra jest warta świeczki. Chwila, czy to smok? Ależ emocje. Jestem pewny, że zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. To będzie dobre ćwiczenie przed próbą Widalionu. Wow, pewnie nie należysz do słabeuszy, co? Cześć, jestem Milio, a to moi Fuemigos. Miło was poznać. Cześć, jak się pisze twoje imię? Potrzebuję wiedzieć do listu. Tak będzie wyglądała próba Widalionu? To powinna być łatwizna. Co by sobie pomyślała moja Omele? Ogień powinien być oddechem życia, a nie jego końcem. Nic ci nie jest? Potrzebujesz pomocy? Mogę ci pomóc. Rety, jesteś taki silny, Milio. Tak, ćwiczę na siłowni. Dopiero się rozgrzewam. Łapiesz? Nie? Ej, wracaj, tak fajnie się bawiliśmy. Chcesz zobaczyć fajną sztuczkę? Hop! Nie rozumiem. Jestem całkiem silny. Ćwiczyłem przez cały dzień. Czekaj, niech no to sobie zapiszę. Arra! Jau! Wracamy, Fuemigos. Pora na przerwę. Cieszę się, że jesteście ze mną, Fuemigos. Wróćmy do naszej tajnej bazy. Zaraz wracam, przyjaciele. Uważajcie na siebie. Chodź, Milio, pora na przerwę. Ech, niech będzie, ale tylko dlatego, że jesteś słodki. Mama i tata nigdy nie uwierzą, co mi się dziś przydarzyło. Ja chcę do domu. Nie! Ale ja chcę pomóc rodzinie. Wybacz, Omele. Aj, znów przypaliłem sobie włosy. Mama się wkurzy. Nawet gdy upadnę, mogę liczyć na swoich Fuemigos. Nic ci nie jest, Milio? Nie, spróbujmy jeszcze raz. Ło, widzieliście to? Niesamowite! Mój płomień musi być jaśniejszy. Tak! Nie zwracaj na mnie uwagi. Zapiekło. Patrz na to! Piu, piu, piu! Patrz na mnie! Świetna zabawa! Ziu! Podkręć temperaturę! Mnie nie ugasicie! Lśnij jasno! Piu, piu! Uwaga! Chodźmy, Fuemigos! Cześć!
Wasza kolej, Fuemigos! Rozchmurz się! Aha! Aż mi gorąco! Ha! 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 Rozchmurz się! Płoń jasno! To powinno pomóc! Ha! Nie! Nie! Zaczynamy! Łap! Stój, padnij i turlaj się! A! Ups! To było zamierzone! Wow! Gol! Papa! Narka! Berek, ty gonisz! Chodźcie, przyjaciele! Tutaj! Chodźcie wszyscy! Woo! Mam cię! Ruszajmy! Ognia! Nie zatrzymasz nas! Iskry radości! Oddech życia! Ha! Woo! Ha! Pomogłem! Dalej, drużyno! Nie dziękuj! Udało się! Tak! Wyglądacie na twardzieli. Możecie jednak na mnie liczyć. Zajmę się tym. Ale sztos, mój kolejny list do domu będzie epicki. Tomasin zzielenieje z zazdrości. Dalej, Fuemigos, czeka nas mnóstwo pracy. Zacznijmy... tutaj! Moi Fuemigos są nie tylko uroczy, ale i pomocni. Zobaczycie, jeszcze wam... Dżungla nie jest tak przerażająca, jak się wydaje. Gdybym był teraz w domu, pomagałbym mamie w gotowaniu lub karmiłbym zwierzęta z tatą. Gdy już będę Yuntal, wrócę do domu i pomogę całej wiosce. Moja furna Sita nie jest tak ciężka, jak się wydaje. Sam ją zbudowałem. Magia żywiołów jest prosta. Wystarczy tylko pomyśleć i nagle... Bum! Ogień! A potem kuzyn Javi powiedział, jesteś tylko dzieckiem. Mam 12 lat. Czy ja wyglądam na dziecko? Moja Omele mawia, jeśli owca zaśnie, poniesie ją prąd. Czekaj, to chyba nie tak. Opuszczam dom i dołączam do Yuntal. To wszystko dla rodziny. Moja Omele twierdzi, że rodzina się ucieszy, gdy dołączę do Yuntal. A ona zawsze ma rację, prawda? Będę najmłodszą osobą, która kiedykolwiek dołączyła do Yuntal. To całkiem niesamowite. Nasze wewnętrzne światło, nasz płomień. Oto serce mojego ognia. Moja rodzina będzie zaskoczona, gdy opowiem jej o swoich dokonaniach. Nie mogę się doczekać. Widziałem już tyle nowych rzeczy i poznałem tak wielu nowych ludzi. Tę kwiaciarkę, tamtą skałę i tego dużego kota. Mam wrażenie, że cały świat na mnie patrzy. Muszę mu pokazać, na co mnie stać. Ej, Fuemigo, wszystko w porządku? Nawet w pojedynkę nie czuję się samotny. Moja Omele, mam nadzieję, że jest ze mnie dumna. Jeszcze nigdy nie byłem tak daleko od domu. Dasz radę, Milio! Dzięki, Fuemigos! Założę się, że tata jest teraz w ogrodzie. Ogień parzy, ale nie musi ranić. Świat jest taki... wielki. Moja rodzina jest gwiazdą, która mnie prowadzi. Nie tęsknię za domem, po prostu... tęsknię za swoim łóżkiem. Ciekawe, kogo jeszcze dziś spotkam. Dobrze, że lubię maszerować. Coś mówiłeś, Fuemigo? Komuś jeszcze zachciało się spać? Mój ogień może budzić strach, ale nie martw się, jest całkowicie bezpieczny. Już kiedyś byłem w podobnej wiosce. Każde żywe stworzenie ma swój płomień. Plama! Mamie tyle zajęło wyszycie tego poncho! Trzeba wciąż iść naprzód. Moja rodzina zawsze jest ze mną. Brakuje mi potraw mamy. Pokażę Vidalionowi, na co mnie stać! Moja furna Sita to jedyne światło, które nigdy nie zgaśnie. Widzieliście to, Fuemigos?